Cześć, witam wszystkich. Offensive Drondel z tej strony. Napadli mnie tutaj, powiem wam szczerze. I troszkę mnie sponiewierali. Nie do końca zorientowałem się, skąd strzelają. Ale czerwony znacznik pokazał mi, że to było z tego kierunku. Gdzieś tutaj. Na wieży znajduje się oficer. A tutaj? Tutaj nikogo nie ma. Ja sobie mimo wszystko pójdę w tym kierunku. Chociażby z ciekawości. Czyli dalej nie zejdziemy. A szkoda. Szkoda z tego orzesz. Co to było? Czy ktoś jest w stanie to wyjaśnić? Może to jakieś samoloty? Wiem, że tam są snajperzy. Widziałem dwóch. Ach, znowu się spóźniło. Widziałem tam dwóch snajperów, których nie udało mi się załatwić. Zajmiemy się teraz zadaniem dodatkowym. Polega ono na wybiciu wszystkich w tej wieży kontrolnej. Najpierw oczywiście zajmiemy się oficerem. Z racji tego, że jest pierwszy po prostu. Pomyślałem sobie, że załatwimy go w taki sposób. Jego własną bronią ma się rozumieć, czyli Lugerem P08. Zginąłem, słuchajcie, dwa razy. Próbowałem tego samego rozwiązania. I wyobraźcie sobie, że strzeliłem nie bezpośrednio w tego snajpera, ale obok niego, tuż obok niego. Z Panzerfausta i skubaniec nie chciał zginąć.
Zatem po prostu porzuciłem ten pomysł. Pomysł zabicia. Cholera, a to skąd? Słyszeliście to, prawda? Co to jest? Ja pierniczo. Snajper! Aż to skurczy byk. No cóż, jego żywot się kończy. Słuchajcie. Jego żywot się kończy. Zapiszę sobie oczywiście. A niech tylko kutasiarza namierzy. Może pójdę z innej strony, żeby już o mnie zapomniał po prostu. Mam nadzieję, że tak się stanie oczywiście. I żebym mógł sobie spokojnie w niego przycelować. Stąd go nie widzę z kolei. Stąd go nie widzę. Więc niestety muszę wrócić na pozycję. Na pozycję, z której od niego dostałem. Patrzcie, tu też nie widzę już tego refleksu. Cholera jasna, no. Może się przemieścił po prostu. Pies go. Pies go jebał po prostu. Nie będę przebierał w słowach tutaj. A, jedziemy sobie do bunkra. Musimy uratować więźniów. Znaczy musimy. Mam nadzieję oczywiście, że uda się ich uratować. Nie byłoby zbyt fajnie, gdyby polegli. Nie w taki sposób przynajmniej.
amunicję mamy uzupełnioną. A co to, pusty bunkier? No nie wierzę. Przecież mieli tutaj... O wilkach mowa. Cholera. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Czyli zasięg tej cholernej lunety. Jeszcze mogę co prawda z kontrola strzelić. Zobaczę sobie, czy jest co rozwalić. O, budu. Cholera, ile tu ich jest? Ma się ten refleks. I'm low on ammunition. Co on tam robił przy tym gościu? Chciał go opatrzyć? Ale się przestraszyłem. A cały czas... Cały czas opłaca się tutaj chować. A to dlatego, że nasi niemieccy przyjaciele bardzo szybko zapominają o naszej pozycji. Jacyś Brytyjczycy, tak mi się wydaje. W tym hangarze już byliśmy. Zerknę sobie na mapę. Aha. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni cel, bo jeszcze chciałem wykonać cele dodatkowe. Cele dodatkowe. A jednym z nich...
Dobra, niemiaszki. Niemiaszki pracują sobie nad budową tego super czołgu. Tych drzwi się otworzyć nie da. Myślę, że możemy zacząć już tutaj swobodnie się poruszać. Ale niekoniecznie będąc na klęczkach. Ten cel chyba... Chyba mamy w tym bunkrze jeszcze, tak mi się wydaje. Przejdę się w zakamarkach, których jeszcze nie zwiedziłem. Wszystko prowadzi do wyjść. Zatem... O, proszę bardzo. Się udać do punktu snajperskiego tego. No dobra. Ale zanim udamy się do tego punktu snajperskiego, chciałbym, abyśmy udali się do punktu snajperskiego, w którym jeszcze nie byłem. Tam jest, patrzcie. Patrzcie, jak zapierdziela. Udało się. Okej, no i super. Ten załatwiony. Ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec snajperskich przygód. A to dlatego chociażby, że po drugiej stronie mapy, mniej więcej w tamtej odległości, gdzie gwiazdka, jest jeszcze dwóch snajperów, których nie zabiłem. A co jeszcze nas czeka na tej mapie? Czeka nas daleki strzał. Zastanawiam się, czy będzie on do wykonania już. Niektóre czytam, niektóre nie czytam. Przestałem czytać te sztuki przetrwania. Czytam je sobie po prostu przy montażu filmiku.